Są, pan Wojciech z Opola, który już dopina rękawice w tej chwili. Oraz jeden z rycerzy skrywający swe prawdziwe imię pod zawołaniem Kokos. Mamy elementy uzbrojenia ochronnego, elementy zbroi. Ale rycerze walczą dalej. Walka! Obaj rycerze w błękitnych szatach na zbrojach. Ten ze złotym orłem na piersi to pan Wojciech z Opola. Ten drugi z czerwoną szarfą zapchniętą za pas to ten, który skrywa się pod zawołaniem Kokos. Ale jakby państwo nie zapamiętali, to można dopingować niebieski, niebieski. W sposób doping na pewno trafi do tego, którego państwo wspierają. Dokładnie tak. Znów na początku nieco bardziej zachowawczo. Badając, gdzie znaleźć lukę w obronie przeciwnika, a samemu się nie odsłonić. Czas, stop! I przerwa. Spadł. Walka! Walczących ma cały czas na sobie pomarańczową szarfę, którą otrzymał po poprzednim pojedynku od loży dam. Zobaczymy, czy doda mu ona energii i wigoru i pozwoli zwyciężyć, czy też jego przeciwnik okaże się lepszy. Czy zasłużenie otrzymał tą szarfę, czy nie? Mamy zwarcie. Panowie przeszli na moment do zapasów. Zasady turniejowe jak najbardziej je dopuszczają. Stop, czas, czas, stop. Zdarzały się w poprzednich latach pojedynki, kiedy jeden przeciwnik obalał drugiego. Pole turniejowe wychodzą już pan Iwan Dżakić i pan Aleksander Kamiński. Stoją już gotowi. Sędziowie gotowi? Walka! Do kolejnego pojedynku szykują się pan Cortez z Żywca, to już jego trzeci pojedynek w tym turnieju, i pan Tomasz Herbu Pokora. Pan Aleksander Kamiński z czerwonym gryfem na piersi, pan Iwan Dżakić, chorwackie barwy. Biało-czerwona szachownica, charakterystyczna dla południa.
jakiś problem techniczny. A, urwał się pasek od rękawicy. W tej sytuacji, jeżeli element uzbrojenia nie będzie działał poprawnie, rycerz musi go szybko wymienić. Gotowości. Walka! I ruszają ponownie do zwarcia. Oby tym razem szczęśliwie do końca, bez strat w sprzęcie. Po ciosie kolejny element opancerzenia odpada. U pana Aleksandra. Z tego co widzę, tym razem na ramiennik. Wpływałby na bezpieczeństwo lub jego brak, więc walkę można kontynuować. Srogie ciosy od rycerza z Chorwacji spadają na hełm pana Aleksandra. Przechwytuje ramię przeciwnika. A stop! Do kolejnego pojedynku szykują się tymczasem pan Michał Racki i pan Mandżur, który przed lożądem zdążył ujawnić swoje prawdziwe imię. Podzielił się nim z damami. Panowie gotowi do zwarcia. Pan Cortez w czerwonych szatach na zbroi. Pan Tomasz w czarnych. Obaj już kilkukrotnie stawali do turniejowych pojedynków, więc zmęczenie wydaje im się coraz bardziej we znaki. Ale siły w nich niespożyte. Zagleszczyli się jak dwa niedźwiedzie. Siły niespożyte mają, bo to prawdziwi i rycerze są, panie Geroldzie. Walczą i w dzień, i w nocy. Nieprawdziwych byśmy nie dopuścili do turnieju. Czerwa. Odpadła zasłona od hełmu. Ale chyba nic poważnego, chyba jedynie wyskoczyła z zapięcia. Sędziowie sprawdzają, czy wszystko może bez problemu wrócić na swoje miejsce. W takiej sytuacji przydałby się młotek. Trzeba sobie radzić. Głowica miecza też wystarczy. Walka! Walkę można kontynuować. Pan Cortez wielokrotnie zwycięsko wychodził z pojedynków, to weteran turniejowych walk. Czyli tym razem uda mu się pokonać przeciwnika, czy też pan Tomasz będzie górą. Zaliczyć poczet wygranych. Sędziowie gotowi? Nie.
Walka! I ruszają do starcia. Spora różnica wzrostu, ale jak już widzieliśmy po poprzednich walkach, o niczym to nie świadczy. Szybkość i umiejętności mają tu kluczowe znaczenie. I wytrzymałość na zmęczenie. Do kolejnej walki mogą się już szykować pan Łukasz z Bytomia i pan Franjo Nowosel z Chorwacji. Słychać porady trenerów, czy też kolegów, rycerzy. Zagrzewają do walki, mówiącą kto, który ma robić. Walki, żeby rozstrzygnąć. Tak jak mówiłem, wzrost i zasięg ramion jeszcze o niczym nie decyduje. Bandżur naciera na przeciwnika z zaciekłością tatarskiej hordy. A przeciwnik odpowiada groźnie. Przeciwnik groźnie odpowiada. Niewzruszony jak skała. Ciosy padają z obu stron. Raz, zaraz, teraz przerwa. Jak widać, dogrywka była potrzebna. Bardzo wyrównane starcie. Stop, stop, czas! W pole turniejowe wychodzą pan Łukasz z Bytomia i pan Franjo Nowosel z Chorwacji i pan Sebastian z Będzina. Pan Łukasz ma solidne wsparcie w postaci swoich towarzyszy. Proszę spojrzeć w górę, nawet Bocian przyleciał podziwiać nasze zmagania. Jakbyśmy wszystko już poddonili, to trzeba by było. Może ci kryterze w górę nie patrzą, tylko na przeciwników. Oni w ferworze walki zapomnieli już o wszystkim, odkładają się bez litości. Na tym to polega. Pan Franie z Chorwacji prosi o przerwę, jakiś problem techniczny z rękawicą. Wszystko już w porządku, walkę można kontynuować. Walka! Pan Łukasz naciera. Ale przychodzi mu się zmierzyć z gorącą południową krwią. To panowie, widzę, jednostajny rytm złapali. Może powinni wspólnie kapustę ubijać. Stop! I znów problem z rękawicą. O, tym razem chyba poważniejszy. Jakiś element się mógł odnitować. Jednak wraca do walki. Od razu przechodzą do solidnej wymiany. Bez patyczkowania się. Porządna rycerska robota. I koniec czasu. Stop, stop, stop. No, kończą w uścisku od razu, jak wygodnie. Kwiat polskiego rycerstwa. Jak zwykle dyszę, kiedy mam mikrofon.
to taka tradycja w czasie turniejów, kilku, na których byłem, że prędzej czy później dają mi mikrofon do ręki. I z tego punktu chciałem pozdrowić szanowną żadam. W drugiej kolejności moją piękną wybrankę serca Annę, która dzisiaj wręczyła mi szarfę. Przepraszam panie, jestem oznaczony. Wiem, boli, rozumiem, całkowicie to rozumiem, ale jest tylko ta jedna, jedyna. Jest już zajęty, wszystkie damy, wszystkie koleżanki. Co prawda nic nie mówił o kolegach, także panowie, jeżeli chcecie, to zapraszamy do rycerza Łukasza. Proszę państwa, damy tak łatwo go nie wypuszczą spod loży. Chcą go obdarować. Wyjątkowo przypadł im do gustu, chociaż jak powiedział, jego serce należy już do tej jedynej wybranej pani Anny. Otrzymuje w podarunku wspaniały bukłak w sam raz na wyśmienite trunki, którymi będzie mógł wznosić zdrowie ukochanej. W polu turniejowym stoją już tymczasem pan Wojciech Spurek i pan Sebastian z Będzina. Pan Wojciech odziany w zieleń i biel, pan Sebastian na czarno. Na smoka! Do kolejnej walki szykują się już Dżamel z Bytomia i pan Tymoteusz Opaliński. Siły w nich jest spożyte, choć to już kolejna walka z rzędu. Widać ciężkie miesiące treningów. Widać zawodowe podejście do rycerskiego rzemiosła. To nie przelewki, szkółka niedzielna, tylko żmudne walki kilka razy w tygodniu. Pół minuty